kobietą, być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Kobiety poczuły się jak w niebie. W jednym miejscu i czasie dostały to, co lubią najbardziej. Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże. Moda, zdrowie oraz uroda pod okiem profesjonalistów. To wszystko dzięki Expo Arena i targom Beauty, Spa and Fashion. Przede wszystkim pokazy mody projektantów transmody, pokazy mody przeznaczone nie tylko również dla kobiet, tak? Serdecznie zapraszamy, nasz gość specjalny Maja Sableska w niedzielę, super wywiad z gwiazdą. W ten weekend wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Specjaliści udzielili szeregu cennych porad, jak się malować, jak czesać i w końcu jak modnie ubierać. Liczne pokazy, a nawet szkolenia skutecznie przykuwały uwagę zwiedzających. Zdaniem pań, prawdziwe piękno tworzy jednak nasza osobowość. No ja myślę, że to indywidualna sprawa, ale jeżeli ktoś chce, to na pewno znajdzie wiele możliwości. No tutaj też na pewno można skorzystać z tego i można zainspirować się jak najbardziej. Być kobietą w każdym calu, kiedyś przecież zostać muszę. Trzeba dbać o siebie systematycznie. To jest najważniejsze w kosmetyce. Łamać serca twardym panom. Czy piękno musi dużo kosztować? No, wydaje mi się, że nie. Wystarczy tylko chcieć być pięknym i naturalnym. Musimy trochę się poświęcić. Tak jak tutaj oglądałyśmy z koleżankami, na przykład zabieg brwi, to był krwawy jednak. Bo kobiety są występne i zdradzieckie. Bo żaden kosmetyk nam nie pomoże, jeżeli się dobrze nie wyśpimy i takiej podstawowej pielęgnacji nie zachowamy. A jak to z tymi kobietami jest? Ciągle marudzimy, że za mało mamy pieniędzy. To na kosmetyki, to na ubrania, to na fryzjera. No jak zaradzić temu wszystkiemu? Trzeba znaleźć bogatego męża i nie mieć wtedy problemów żadnych. Tak, bogaty mąż i piękna żona. Tylko czy taki związek jest gwarancją szczęścia, miłości i wierności? Miłość prawdziwa zaczyna się wówczas, gdy niczego w zamian nie oczekujesz. I przy tym lepiej zostańmy. Saga karaka.